Daję ci się i wyznaję, że tylko w tobie nadzieja ma jest. Tylko tobie należy się cześć. Tylko tobie oddaję myśli złe. Decyduję za tobą. Jesteś blisko w każdej chwili, choć nie widzę cię, to dobrze wiem, że wlewasz pokój w moje serce. Nie boję się, wyznaję. Pan cię strzeże i błogosławi, rozjaśni oblicze nad tobą w miłosierdziu swym. Niech twarz obróci ku tobie i pokój swój da. Pan cię strzeże i błogosławi, rozjaśni oblicze nad tobą w miłosierdziu swym.
zjaśni oblicze nad Tobą w miłosierdziu swym. Niech twarz obróci ku Tobie i pokój swój da. Błogosławi potysięczne pokolenie, Twą rodzinę i Twe dzieci, Twoje wnuki i ich dzieci. Niechaj Bóg Cię błogosławi potysięczne pokolenie, Twą rodzinę i Twe dzieci, Twoje wnuki i ich dzieci. Niechaj Bóg Cię błogosławi potysięczne pokolenie, Twą rodzinę i Twe dzieci, Twoje wnuki i ich dzieci. Niechaj Bóg Cię błogosławi potysięczne pokolenie, Twą rodzinę i Twe dzieci, Twoje wnuki i ich dzieci. Niech obecność Jego Ducha Cię otacza i prowadzi. Będzie w Tobie i przy Tobie, On jest z Tobą, On jest z Tobą. Od poranku i wieczorem, w Twoim przyjściu, w Twoim wyjściu, w Twoim płaczu i radości, On jest z Tobą i dla Ciebie, On jest z Tobą i dla Ciebie. On jest z Tobą, On jest z Tobą,
gdy nadchodzą fale strachu, ufam, że Ty pomożesz mi. Gdy me serce błądzi w lęku, poddaję Ci się i wyznaję, że tylko w Tobie nadzieja ma jest, tylko Tobie należy się cześć, tylko Tobie oddaję myśli złe, decyduję, za Tobą iść chcę, za Tobą iść chcę. Jesteś blisko w każdej chwili, choć nie widzę Cię, to dobrze wiem, że wlewasz pokój w moje serce. Nie boję się, wyznaję, że tylko w Tobie nadzieja ma jest, tylko Tobie należy się cześć, tylko Tobie oddaję myśli złe, decyduję, za Tobą iść chcę, tylko w Tobie nadzieja ma jest, tylko Tobie należy się cześć, tylko Tobie oddaję myśli złe, decyduję. Pan Cię strzeże i błogosławi, rozjaśni oblicze nad Tobą w miłosierdziu swym. Niech twarz obróci ku Tobie i pokój swój da. Pan Cię strzeże i błogosławi.
błogosławi, rozjaśni oblicze nad Tobą w miłosierdziu swym. Niech Twarz obróci ku Tobie i pokój swój da. Błogosławi potysięczne pokolenie, Twą rodzinę i Twe dzieci, Twoje wnuki i ich dzieci. Niechaj Bóg Cię błogosławi potysięczne pokolenie, Twą rodzinę i Twe dzieci.
imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wspomożenie nasze niechaj będzie w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Moi drodzy, witam Was dziś w piątą niedzielę po Trójcy Świętej Słowem Bożym wyjętym z listu apostoła Pawła do Efezjan, gdzie apostoł Paweł mówi: łaską zbawieni jesteście i to nie z Was. Boży to dar. Chcemy dziś korzystać z obfitości Bożych darów, z modlitwy, śpiewu, słuchania Bożego Słowa. Niechaj Pan Bóg przyzna się do naszej służby. Zaśpiewajmy pierwszą z pieśni. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. Kto wysłowi potężne dzieła Pana,
Błogosławieni, którzy strzegą prawa w każdym czasie wykonują sprawiedliwość. Chwała niech będzie Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, jak jest i jak będzie na wieki wieków. Amen. Kyrie eleison. Drogi nasz Panie i Boże, dziękujemy Ci za ten dzień święty, dzień, w którym chcesz nas odbudowywać, wzmacniać, posilać, wyposażać na drogę, którą będziemy musieli przejść w przyszłości. Prosimy Cię, pobłogosław zasiew Twojego słowa, daj nam otwarte serce, abyśmy to słowo przyjęli do naszego życia. Amen. Pan niech będzie z Wami. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w Księdze Rodzaju, w 12 rozdziale czytamy: Pan powiedział do Abrama, wyjdź ze swojego kraju, z miejsca swojego urodzenia i z domu swego ojca do ziemi, którą ci wskażę, a sprawię, że powstanie z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił. Rozsławię twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy tobie błogosławią, a tych, którzy ciebie przeklinają, będą przeklinał. W tobie będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi. I Abram wyruszył, jak mu Pan polecił, a Lot poszedł razem z nim. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Abram zabrał swoją żonę Saraj i Lota, syna swego brata, i cały ich majątek, którego się dorobili, oraz służbę, którą nabyli w Haranie. I wyszli, aby udać się do ziemi kananejskiej. Oto słowo Boga żywego. Panie, słowo Twoje jest nogą moim i światłością, ścieżką
dzisiejszej niedzieli zapisane jest u Ewangelisty Łukasza w 5 rozdziale. A gdy Jezus stał nad jeziorem Genezaret, a tłum cisnął się do Niego, by słuchać słowa Boga, zobaczył dwie łodzie leżące na brzegu jeziora, z których wysiedli rybacy i płukali sieci. Wszedł do jednej z nich, należącej do Szymona, i poprosił go, aby nieco odpłynął od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. A gdy przestał przemawiać, zwrócił się do Szymona: wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów. Szymon odpowiedział: mistrzu, przez całą noc trudziliśmy się i nic nie złowiliśmy, ale na Twoje słowo zarzucę sieci. Tak też uczynili i złapali tak wielką ilość ryb, że sieci się rwały. Wtedy dali znak wspólnikom z innej łodzi, aby przybyli i pomogli im. Przypłynęli więc i napełnili obydwie łodzie tak, że niemal tonęły. Szymon Piotr, gdy to zobaczył, rzucił się Jezusowi do kolan i powiedział: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Zdumienie bowiem ogarnęło wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, którego dokonali. Podobnie też Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, wspólników Szymona. Jezus jednak zwrócił się do Szymona: nie bój się, odtąd będziesz łowił ludzi. Potem wyciągnęli łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Tyle słów Ewangelii Świętej. Bądź pochwalony, Panie Jezu. Naszą odpowiedzią na to słowo, którego wysłuchaliśmy, niech będzie wyznanie naszej wiary. Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.
Łaska Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niechaj będą z nami teraz i na zawsze. W 12 rozdziale 2 listu apostoła Pawła do Koryntian czytamy takie słowo. Posłuchajcie. Trzeba się chlubić, chociaż niczemu to nie służy. Przejdę więc do widzeń i objawień pańskich. Znam człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy w ciele nie wiem, czy poza ciałem nie wiem, Bóg to wie, został porwany aż do trzeciego nieba. I znam takiego człowieka, czy w ciele, czy poza ciałem nie wiem, Bóg to wie, który został porwany do raju i usłyszał niewyrażalne słowa, jakich nie godzi się człowiekowi wypowiadać. Takim będę się chlubił, a samym sobą nie będę się chlubił, chyba że moimi słabościami. Gdybym zresztą chciał się chlubić, nie byłbym szaleńcem, gdyż powiedziałbym prawdę. Powstrzymuję się jednak, aby nikt nie przypisywał mi nic ponad to, co we mnie widzi lub co ode mnie słyszy. Szczególnie z powodu nadzwyczajnych objawień. Po to, abym nie wynosił się zbytnio, został mi dany cierń dla ciała, wysłannik szatana, żeby mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. Trzykrotnie prosiłem Pana, aby go oddalił ode mnie, lecz powiedział mi, wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem osiąga swój cel w słabości. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego upodobałem sobie słabości, obelgi, niedostatki, prześladowania i ucisk z powodu Chrystusa, bo gdy nie domagam, wtedy jestem mocny. Panie, pozwól nam właściwie zrozumieć Twoje słowo. To, co chcesz nam przekazać, to, co chcesz, abyśmy zrozumieli, to, co chcesz, abyśmy zastosowali. Amen. Moi drodzy, żeby dobrze zrozumieć dzisiejszy tekst kazalny, musimy zapomnieć o kilku rzeczach. Musimy wyobrazić sobie świat, który jest już daleko za nami. Twój i mój świat bez środków przeciwbólowych. Czy ktoś z was nie ma choć jednego opakowania, nie będę tu teraz wymieniał nas tych środków, w swojej apteczce w domu? Czy ktoś z was na wszelki wypadek w swoim samochodzie nie wozi właśnie takiego opakowania środków przeciwbólowych? Ja wchodząc nawet dzisiaj do zakrystii patrzę, a tam leży takie pudełko. Zapytałem, skąd się znalazło, już wiem, skąd tam jest. Możemy te środki, kochani, kupić na każdej stacji paliw, w każdym, nawet najmniejszym sklepie i na pewno w aptece. Dodatkowo niektóre z nich mają jeszcze taki opis, sprint, czyli działają niesamowicie szybko, albo max, czyli ta dawka jest tak duża, żeby jak najszybciej uśmierzyć nasz ból. Znam osoby, które mają takie środki w każdej torbie, w każdej walizce, w każdym miejscu praktycznie, gdzie pracują, czy do którego się udają. To pierwsza rzecz. Wyobrażacie sobie taki świat? To wyobraźcie sobie teraz jeszcze świat bez szpitali. Bez tego wszystkiego, co w szpitalu jest nam oferowane. Bez rezonansów magnetycznych, bez tomografów, bez rentgena, bez USG, bez laboratoriów, które badają naszą krew. W 100 perspektywach albo jeszcze szerzej. Potraficie sobie wyobrazić? Wyobraźcie sobie jeszcze świat bez lekarzy, bez profesorów, bez specjalistów z danych dziedzin, z których często korzystamy. Od kiedy mamy te wszystkie możliwości? Tak całkiem, szczerze mówiąc, od niedawna. Świat bez bólu lub świat mogący reagować prawie natychmiast, żeby ten ból uśmierzyć. Ja byłem ostatnio w szpitalu, gdzie na izbie przyjęć był wywieszony taki olbrzymi plakat, żeby nikt go nie przegapił. Było napisane, nagroda dla szpitala powyżej 400 łóżek za bezbólowe leczenie w tym szpitalu.
Do takiego szpitala można się udać na leczenie, nawet z bardzo trudnym schorzeniem. Odpada nam bowiem jeden z czynników, który powoduje w nas taki wzrost napięcia i strachu, że nasz ból, który w tej chwili odczuwamy, może jeszcze w trakcie leczenia się nasilić. A jeśli lekarz przed operacją mówi ci, że jeśli potrzebne są środki uspokajające, to może ci je podać, no to naprawdę żyjemy już w niesamowicie komfortowym świecie. No i teraz, skoro potrafimy sobie już wyobrazić taki świat, to jak zrozumieć apostoła Pawła? O czym ten gość dziś do nas mówi? Świat i medycyna, kochani, pomimo niesamowitych postępów nie uśmierzy każdego z bólu, który odczuwamy, a na pewno nie uśmierzy tego, który odczuwamy jako cierpienie naszej duszy. Oczywiście można różnymi środkami farmakologicznymi uciszyć nasz pewien stan depresji, zniechęcenia, apatii, ale po to, aby normalnie funkcjonować, musimy cały czas takie, a nie inne leki przyjmować. Pewne dolegliwości po zaprzestaniu terapii mogą natychmiast powrócić. I apostoł Paweł, który przeżywał jakieś cierpienie, nie wiemy, czy to było cierpienie duchowe, czy to było cierpienie cielesne, chociaż mówi, że jakiś cierń został wbity w jego ciało, ale nie wiemy też, czy to ciało zewnętrzne, to była jakaś choroba, jakieś schorzenie, czy też cierpiał duchowo z jakichś powodów. Mówi o bólu, niesamowitym bólu, który na co dzień odczuwa. Mówi o tym, że ten cień go uwiera i nawet nie raz, nie dwa, ale trzy razy, tak jest napisane w naszym tekście, trzy razy prosił Boga, aby ten cierń został z jego ciała usunięty. Apostoł Paweł, a my? Ile razy, kochani, modliliście się? Modliliśmy się wszyscy, aby coś zostało z naszego życia usunięte. Coś zostało wyjęte, oddalone od nas, odcięte od nas, żeby nas nie przygnębiało, żeby nie powodowało w nas bólu, cierpienia duchowego czy fizycznego. Modliliśmy się może i nawet 7 razy, albo i 70 razy i to coś od nas nie odstępowało. Czy Bóg nie wysłuchuje naszej modlitwy? Czy też Bóg wystawia nas tak samo jak apostoła Pawła, którego wybrał, powołał, którego ustanowił apostołem narodów, wysłał w tamtych czasach w podróże, które w dzisiejszych czasach byłyby bardzo trudne do wykonania. Apostoł Paweł je wykonuje, pomimo tego bólu i cierpienia, które w nim jest, na które jest narażony. I odczuwa ten dyskomfort. Modli się o to. A my? My często zaprzestajemy po pewnym czasie. Pan Bóg dziś odpowiada apostołowi Pawłowi. To jest jedna z możliwości. Jedna z możliwości, ja zaraz powiem o jakich możliwościach jeszcze innych myślę. Pan Bóg mu odpowiada, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Dlatego apostoł Paweł mówi tak dużo o chlubieniu się i mówi o ludziach, którzy doświadczyli niesamowitych duchowych objawień. Zostali przeniesieni do trzeciego nieba, czy nawet do raju. I oni mogą się chlubić, mówi, a ja czym mogę się chlubić? Tym, że mam cierń wbity w swoje ciało? Mówi, będę się chlubił swoją słabością. Dlaczego swoją słabością? Dlatego, że wtedy, to jest paradoks, okazuje się we mnie moc Boża. I myślę, że tego też doświadczyliśmy niejednokrotnie, gdy chcieliśmy coś osiągnąć, chcieliśmy coś zdobyć i absolutnie nam to nie wyszło. Byliśmy przygnębieni, zrezygnowani, z pochyloną głową chodziliśmy i w
wtedy dopiero mogliśmy doświadczyć Bożego działania, bo wszystkie nasze starania i wszystko to, co my chcieliśmy zrobić w danej sprawie, nie mogło przynieść efektu, bo Bóg chciał objawić swoją chwałę i swoją moc. W Ewangeliach czytamy, kiedy przyszli uczniowie, faryzeusze nawet przyszli zapytać Pana Jezusa, dlaczego ten człowiek cierpi, dlaczego on choruje, kto zgrzeszył, on, jego rodzice, czy jeszcze kto inny. Pan Jezus mówi, nikt z nich nie zgrzeszył, ale po to on cierpi, żeby objawiła się chwała Boża. Ja wiem, że trudno sobie dziś wyobrazić, że cierpimy, czy znosimy pewien ból, dyskomfort, tylko i wyłącznie po to, żeby objawiła się Boża chwała. Ale może ta Boża chwała ma się objawić po to, abyś ty, droga siostro, drogi bracie, może ja został do pewnych zadań przygotowany i wybrany. Możemy też tak odpowiadać sobie na pytanie, dlaczego cierpię i dlaczego coś dzieje się ze mną czy w moim otoczeniu nie tak, jakbym chciał. Abraham musiał opuścić wszystko, co do tej pory posiadał, mając 75 lat i wyruszyć w drogę. To też jest rodzaj cierpienia. To też jest rodzaj cierpienia, gdy trzeba wszystko zostawić, do czegoś człowiek był przygotowany, przywykły i wyruszyć coś zupełnie nowego. Uczniowie, którzy zajmowali się, byli rybakami, rybactwem, mieli zostawić swoje rodziny, wszystko to, co było ich dotychczasowym chlebem życia i mieli wyruszyć. To też jest ból i cierpienie. Dlatego, że pojawiają się w każdym człowieku, no nie łudźmy się, w każdym człowieku pojawiają się niepewności w takiej chwili. A gdy po 3 latach zobaczyli, że Jezusa z nimi nie ma, został ukrzyżowany, to te wątpliwości na nowo powróciły. 3 wspaniałe lata i nagle jesteśmy znowu z powrotem w punkcie wyjścia, a nawet jeszcze nie w punkcie wyjścia, tylko jesteśmy w miejscu, w którym nie chcielibyśmy się znaleźć. Bez roboty, bez perspektyw, bez niczego. Oni musieli powrócić i zaczynać wszystko od nowa. Tak im się wydawało, a Pan Bóg przygotował ich na coś jeszcze innego. Wysłał ich do pracy i służby, aby mogli łowić ludzi. I tak samo apostoła Pawła. Pan Bóg nie wybiera nas, moi drodzy, do różnych zadań tylko dlatego, że jesteśmy przygotowani albo mamy pewne doświadczenie, albo mamy pewne predyspozycje. Wybiera chorego apostoła Pawła. Jakakolwiek choroba to nie była. Więc może jeśli dziś cierpisz, jeśli chorujesz, jeśli ktoś w twojej rodzinie choruje, to może właśnie po to, aby objawiła się Boża moc, abyśmy my, mówiąc Panie, już nie mamy siły i nie mamy możliwości, aby zareagować i pomóc, mogli doświadczyć Bożego pocieszenia. Bo dopóki walczymy czasami, myślę, że to też wielu z nas przeżywało, dopóki walczymy o kogoś nawet terminalnie chorego, to nasze myśli są absolutnie zaprzątnięte skorzystaniem z wszystkich możliwych sposobów i możliwości, które oferuje nam dzisiejszy świat i dzisiejsza medycyna. A może pełnia naszej mocy powinna się objawić wtedy, gdy wszystko i te sprawy zostawimy lekarzom, którzy są specjalistami i znają się na tym, a my z naszymi rodzinami uklękniemy i wspólnie się pomodlimy jak nigdy wcześniej. Może wtedy pełnia mocy Bożej w naszych rodzinach, w zborze, w kościele będzie miała swój przejaw. Gdy widząc brata i siostrę, którzy klęczą obok ciebie, albo siedzą, albo stoją i modlą się w tym samym duchu i w tej samej mocy, w swojej absolutnej beznadziejności i słabości, poczujemy, że Bóg działa i Bóg chce nam pomóc. Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy objawia się w słabości. To zupełnie inne nauczanie niż te, które możemy w tym świecie słyszeć. Najsilniejsza drużyna piłkarska wygra Euro i ją ogłosimy zwycięzcom, a nie tych, którzy jako pierwsi odpadli. Najsilniejszy zdobędzie wszystkie nagrody. Najmądrzejszy osiągnie i stanie na podium. A moc Boża ma objawić się w słabości. Do tej słabości trzeba się przyznać. Apostoł Paweł się przyznaje. To trudne też w tym świecie, tak? Gdy cały czas
czasami zgrywamy bohaterów czy bohaterki. Gdy na zewnątrz, wychodząc z problemów naszych domów, przyklejamy sobie uśmiech i gdy ktoś pyta, co słychać, mówimy okej. Ile razy tak oszukaliśmy innych? Ile razy tak komuś powiedzieliśmy? I wiecie, co się wtedy dzieje? I wtedy ta pełnia mocy Bożej się nie w żaden sposób nie potrafi okazać pośród nas. No bo oszukaliśmy i już się ktoś za nas nie pomodli. Bo ktoś już nie wypowie do nas pocieszającego słowa. Nie takiego na odczep, ale może ktoś rzeczywiście ma dla nas rozwiązanie naszego problemu, tej kwestii, z którą teraz się zmagamy. Bo powiedzieliśmy, jest wszystko w porządku. Apostoł mówi, ja chcę się chlubić swoją słabością. To nie przystaje do tego świata, ale jeśli chcesz doświadczyć mocy Bożej, to musisz to uczynić. Musimy to uczynić. Kochani, zostawiam was z tym tekstem, z waszymi przemyśleniami, bo każdy z was ma inną sytuację i inne przemyślenia. Inaczej spogląda na to, co przeczytałem. Inny cierń wbity ma w swoje ciało, w swoją duszę. Zmaga się z innymi problemami, o których wiem albo i nie wiem. Jeśli nie wiem, to też nie mogę się z wami modlić. Dlatego proszę was, abyśmy swoje słabości też potrafili okazywać, tak jak to zrobił apostoł Paweł. A mam nadzieję, że to wszystko będzie potrafiło w przyszłości nas kiedyś wzmocnić. Amen. Módlmy się. Panie, tak ciężko nam wyznać, że jesteśmy słabi, bezsilni, zrezygnowani, sponiewierani. Bo ten świat przedstawia nam zupełnie inne wzorce postępowania i chce promować przede wszystkim silnych, mocnych, zwycięskich ludzi. A zwycięstwo możemy mieć tylko w Tobie i z Tobą, bo gdy polegamy na swoich siłach, to one zawodzą. Gdy polegamy na naszych planach, to one często są wykreślane, gumowane, niwelowane. Ciężko nam też, Panie, poddać się czasami tej drodze, którą Ty nam wyznaczasz i tym zadaniom, przed którymi nas stawiasz. Tak jak ciężko było Abramowi wyruszyć z miejsca, w którym już miał wszystko i oczekiwał spokojnej starości. Tak jak trudno było wyruszyć uczniom, którzy trudnili się zupełnie innym zajęciem i nie chcieli iść do szkoły rabinackiej Jezusa, po to, aby poznawać Jego słowo, Jego naukę, widzieć, jak działa, jak się modli, jak współpracuje z innymi ludźmi. Nam też ciężko, Panie, zostawić często te nasze przyzwyczajenia, to, w czym tak mocno się zakotwiczyliśmy i pójść w zupełnie inną stronę, do zupełnie nowych perspektyw. Często bronimy to, co stare, resztkami sił, trzymając się mocno. Również czasami trzymając się tak mocno życia, że nie chcemy pozwolić odejść tym, którzy naprawdę chcieliby już być z Tobą. Panie, w naszych bólach, w naszych cierpieniach, czy to fizycznych, psychicznych, związanych z różnymi problemami, chcemy powiedzieć, jesteśmy za słabi, nie jesteśmy w stanie tego rozwiązać, nie jesteśmy w stanie pomóc. Ty nam ześlij rozwiązanie, Ty nam daj swoją moc, Ty nam udziel swojego pokoju, swojej łaski. Okaż swoją moc i potęgę i naucz nas cierpliwości, aby na to oczekiwać. Panie, powierzam Ci wszystkich, siebie również, z tym, co mamy w swoich sercach i w swoich myślach. Proszę Cię, abyś poprzez Twoje błogosławieństwo i działanie Ducha Twego Świętego dał nam siłę, moc do przezwyciężenia tego, co złe. Pozwolił nam działać na chwałę Twojego imienia i chwałę Twojego Kościoła. Powierzamy Ci wszystkie zadania, przed którymi stajemy w naszej parafii. Powierzamy Ci troski i nasze radości. Powierzamy Ci szczęścia i nieszczęścia. Prosimy, daj Panie dla tego wszystkiego odpowiedni, dobry czas i właściwe decyzje, które będziemy podejmować. Wołamy do Ciebie jako Twój Kościół, jako Twoje dzieci,
przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Moi drodzy, za tydzień nabożeństwo w pierwszą niedzielę lipca ze spowiedzią i komunią świętą o zwykłej porze o godzinie 9:30. Z karty żałobnej pragnę podać, że w ubiegłym tygodniu 26 czerwca zmarł świętej pamięci brat nasz Edward Szewieczek, przeżywszy niespełna 87 lat. Jego pogrzeb odbył się w ubiegły piątek tutaj z naszej świątyni. My chcemy z rodziną, z tymi, których tu pozostawił, łączyć się również w naszej modlitwie przyczynnej, prosząc o Ducha Świętego, Pocieszyciela. Moi drodzy, chcemy też dziś wspominać tych, których Pan Bóg już spośród nas odwołał. Wspominamy dziś piątą rocznicę śmierci świętej pamięci siostrę naszą Hildegardę Polok. Wspominamy jej męża świętej pamięci Roberta Polok w 23. rocznicę śmierci oraz matkę Ewę Zuk w 34. rocznicę śmierci. Wspominamy również ich syna Janusza Sanocki w 11. rocznicę śmierci, jego żonę Danutę w 4. rocznicę śmierci. Wspominają dwie córki z bliższą i dalszą rodziną. Również z tymi rodzinami chcemy połączyć się w naszych modlitwach i wołać do Boga. Panie nasz Boże, życie nasze trwa lat 70, a gdy sił stanie lat 80, a wszystko to, czym jest nasze życie, to trud i znój, mówi psalmista, gdyż szybko mijamy i odlatujemy. Panie, świadomi jesteśmy tych słów. I często wydaje nam się, że jeszcze przed nami wiele czasu, wiele możliwości, bo nie mamy 70 czy 80 lat. Ale Ty widzisz i mówisz nam, że nasze lata szybko mijają. I ta liczba podana przez psalmistę nie jest liczbą stałą. Czasami bardzo wcześnie odchodzą nasi najbliżsi. Czasami bardzo wcześnie doświadczamy utraty matki, ojca, brata, siostry. Przychodzimy dziś, Panie, z tymi, którzy doświadczyli odejścia do Twojego domu swoich najbliższych, matki, ojca, brata, bliskich, drogich im osób. Chcą dziś, Panie, za ich życie, za świadectwo ich wiary podziękować. Chcą przyjść do Ciebie i powiedzieć, że dziękują za to, że doświadczali łaski i Twojej mocy niejednokrotnie w życiu tych, którzy już odeszli i w swoim życiu. Chcą podziękować za ich wiarę, za ich miłość, za to wszystko, co mogli razem z nimi przeżywać. I teraz, Panie, gdy ich zabrakło, chcą Cię prosić, aby mogli być wzorami, świadectwem dla kolejnych pokoleń. Aby mogli prowadzić kolejnych, których postawiłeś na drodze ich życia, przed Twoje święte oblicze, jako do miłosiernego, pełnego miłości i pokoju Ojca. Pokazywać, jak kochającym Ojcem i dobrym Ojcem dla nas jesteś. Dlatego w naszych smutkach, w naszym wspominaniu tych, których już z nami nie ma, stajemy dziś przed Tobą i do Ciebie przychodzimy, wołając, naucz nas, Panie, obliczać liczbę dni życia naszego na tej ziemi, byśmy posiedli mądre serca i na czas przywiedli je ku upamiętaniu. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc, myśli naszych w Chrystusie Jezusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen.
by słońce oświeciło duszy mrok. Wszystkie nasze niewypowiedziane jeszcze modlitwy, prośby, dziękczynienie i podziękowanie wyraźmy w słowach modlitwy Jezusa Chrystusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Panie, Ty jesteś zawsze ze mną. Alleluja. Tyś moją prawą rękę moją. Alleluja. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię ustrzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niechaj Ci da swój święty pokój. Amen. Dłoń mi dał, bym się nie stoczył.